Jeżeli chodzi o przyszłe Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości, które budujemy, a w którym izba będzie miała swoją siedzibę, no to prace idą zgodnie z harmonogramem, czyli koniec grudnia, początek stycznia powinniśmy mieć praktycznie zakończoną remont i przystąpić do wyposażenia wnętrz. Marzeniem naszym jest, ażebyśmy otwarcie zrobili 2 kwietnia. Zdradzę już wcześniej. Dlaczego 2 kwietnia? Dlatego, że będziemy jako izba 18 lat zarejestrowani w KRS-ie, czyli będziemy instytucją pełnoletnią, a tutaj tak się zbiega, że akurat w tym czasie powinniśmy willę oddać do użytku. Na ten budynek izba czekała 17 lat. 17 lat starała się o ten budynek, był z przeznaczeniem, były różne warianty, a budynek stał i niszczał. Dopóki żeśmy go nie kupili, a to jest ponad rok czasu, jak żeśmy stali się właścicielem, jest to, uważam, szybkie, bardzo szybkie tempo odnowy. Tym bardziej, że to wszystko jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Wszystko musimy doprowadzić do stanu takiego, jakby wyglądał kiedyś. Mamy nadzieję, że spełnimy tą obietnicę i będziemy wszyscy zadowoleni.